Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, teraz właśnie jestem ogółem świadkiem, ogółem koronnym, ponieważ ktoś przyszedł na podwórko, ukradli węgiel i przyszli na piwo z Karolinką. Zaczęły bawić się i Karolinka została w ciąży. Ja mam poduszkę, ja uwielbiam ją. Ona jest wspaniała, ale czemu ją zabieracie i robicie nie wiadomo co? Tak nie można. I chciałem powiedzieć, że No ale z tego co wiemy, to ona jest w ciąży i jeszcze węgla nie ma. Oj, ciekawe co to będzie dalej. Trzeba szukać. Podejrzewa pan kogoś? Ja nie wiem, skąd oni się wzięli ten... To pan jest świadkiem koronnym teraz. Ja nie mogę za dużo mówić. No, nawet pan nie może powiedzieć, gdzie pan mieszka. Właśnie, bo ja mieszkam teraz w bunkrze. Chowam się od ludzi. Nie ma mnie. Nigdzie nie ma. Nikt nie widzi, gdzie ja jestem. Bo ogółem jestem jak świadkiem koronnym. Karolinka, brzuszek urósł. Ja nie wiadomo, ogółem nie wiedziałem, co z nią robili. Czy ona... Czy pan nie podejrzewa tych dwóch osób, co piwo stawiali? Tak, oni co piwo stawiali, chyba oni ją tam wszystkie te dziury pchali, bo te dziury są trochę te rozepchane. I po prostu to tak nie powinno być. Ona przyjechała do nas, ta żołnierka. I nie można żołnierki, jak się poprosi, to same wszystko mogą dać. I po prostu takich rzeczy nie róbcie. Nie kradnijcie nam węgla. I Karolinki chyba. I nie dmuchajcie naszej Karolinki. Niech ona będzie... Ona jest bardzo grzeczną dziewczynką.